Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po pierwszym meczu ćwierćfinału fazy playoff. Są z nami Wojciech Kamiński, trener zespołu gości, i Ryan Harrow. Panie trenerze, krótka albo i długa wypowiedź o tym meczu. Ciekawie było chyba, co? Myślę, że bardzo ciekawie. Dobry mecz dla publiczności. Zacięty do samego końca. Wydawało się, że Stelmet już ma bezpieczną przewagę, natomiast my odrobiliśmy. I fantastyczny finisz w ostatniej minucie drużyny Zielonej Góry. To gratulacje dla tego zespołu, dla trenerów, dla trenera Urodepa. Natomiast dla swoich zawodników również podziękowanie za walkę. Tak jak się spodziewaliśmy, to był mecz ataku. Uczulałem swoich zawodników, że jeżeli damy się rozszaleć zawodnikom z Zielonej Góry na obwodzie, to wygrać tutaj będzie bardzo ciężko i bardzo mi przykro, że się nie myliłem. Dziękuję. Ale bardzo. To jest tylko 1-0, przed nami to jest seria, za chwilę drugi mecz, mam nadzieję, że poprawimy parę elementów i powalczymy o zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jaron Harrow, your opinion about the game? I thought we played well with them in the first half. Came out in the second half and we were still competing, and I think we were up by a little bit, and then they're a good team, and they got up by a little bit, and once they got up, they have a lot of experienced players, and they kept the lead. We tried to fight back at the end, but they hit three big threes back to back to put them up. So we just gotta go over film and be ready for the next game. Thank you very much. Zagraliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie, w drugiej połowie też graliśmy dobrze, udało nam się wypracować nawet kilkupunktową przewagę, ale Stelmet na ABC wrócił do gry, ma w swoim składzie doświadczonych graczy, później oni wyszli na prowadzenie, później my znowu wróciliśmy, ale oni w tym momencie trafili trzy trójki z rzędu w sytuacjach back to back, czyli jedna po drugiej. Obejrzymy film i postaramy się powalczyć w drugim spotkaniu. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Co pan właściwie chce zmieniać w zespole, bo mówi pan o paru zmianach, które przed tym meczem sobotnie? Myślę, że to bardziej chyba takie nastawienie mentalne, bo ciężko się gra, jeżeli nie wiem, po zawodnicy rzucają 8 punktów, 9, 5, 6, niewiele, 9 punktów, więc to nie jest tak, że nie mieli otwartych pozycji. Myślę, że troszkę się wystraszyli. Na pewno tutaj możemy dodać coś ekstra i na to liczymy. No i na pewno ten mecz nie układał się, jeżeli chodzi o szybkie faule pod nas, więc musimy może trochę jakieś małe zmiany w obronie. Próbowaliśmy grać cross meczem, czyli na zmiennych pozycjach obronnych. Natomiast nie bardzo to wychodziło. No coś będziemy musieli pokombinować, jeżeli zamierzamy wygrać, bo sam atak na Stelmet to jest chyba zdecydowanie za mało, aczkolwiek nie było daleko. To jest prawdopodobny scenariusz, że znowu będzie około 200 punktów w sumie w puli w sobotę, czy też nie da się drugiego takiego spotkania zagrać i z jednej i z drugiej strony? Ja myślę, że wszystko jest możliwe. Tak samo jak nasza drużyna potrafi grać różne spotkania, bo tutaj już wspominałem, w tym sezonie mieliśmy mecz, kiedy z Banvitem wygraliśmy rzucając 48 czy 49 punktów, czyli nie przekroczyliśmy setki, dwie drużyny, więc po naszej drużynie można się spodziewać różnych rzeczy. No i to jest piękne w sporcie, bo kibice przychodzą, nie wiedzą tak naprawdę, czy będzie mecz obrony, czy ataku, ale bardziej bym chyba kierował się i mówił, że to będzie kolejny mecz ataku. A coś w Stelmecie pana zaskoczyło? Nie, myślę, że byliśmy tutaj, trener Andrzej Urban wykonał kawał dobrej roboty, byliśmy przygotowani na wszystko, ale co innego być przygotowanym, a co innego potrafić to obronić. I naprawdę niektóre rzuty Dragicewicza, nawet z obrońcą gdzieś tam po piku byliśmy, natomiast trafiał takie rzuty, niektóre, że było nam bardzo ciężko. Przewaga tych podkoszowych jest duża,
Aczkolwiek no, nasi podkoszowi wcale nie byli im dłużni, szczególnie tutaj Patryk Auda czy Igor Zajcew. Dziękujemy bardzo. Pierwsze, zawsze jest najważniejsze zwycięstwo. Wygraliśmy pierwszy mecz w playoffie, co jest bardzo ważną sprawą. Myślę, że mecz był bardzo ofensywny, że naprawdę dużo bardzo dobrych rzutów celnych. Na pewno nie był mecz obrony, na pewno musimy poprawić obronę, jak chcemy wygrać tą serię. Cieszymy się z wygranego meczu i przygotujemy się na sobotę. Dziękuję bardzo. Adam Chrycaniuk, twoja opinia o meczu? Tak, trener powiedział, pierwszy mecz ważny z punktu widzenia psychologicznego. Chcieliśmy tutaj na własnej hali wygrać pierwsze spotkanie i to nam się udało. Mecz troszeczkę mógł wyglądać, czy wyglądał z naszej strony, szczególnie w obronie, raz lepiej, raz gorzej, także szczególnie w końcówce gdzieś się troszeczkę pogubiliśmy, ale całe szczęście gdzieś tam chłopaki tymi trójkami odskoczyli i co, no na pewno do poprawy gdzieś tam obrona 1-1, my wysocy za dużo daliśmy się ogrywać Audzie, Zajcewowi czy Frezier też miał tam troszeczkę przewagi pod koszem, także na pewno tutaj musimy popracować nad tym, żeby pod tym koszem wyglądało to lepiej. No i tyle. Przygotowujemy się do soboty i mam nadzieję, że odniesiemy zwycięstwo. Czy są pytania? Chciałbym się o trenera zapytać o tą końcówkę samą. Tam były takie trzy straty. Koszarek, Gecewicz, Florenc. Czy pan swoim doświadczeniem mógłby wyjaśnić, jak to możliwe, że tacy doświadczeni zawodnicy tracą piłkę? Zdarza się takie rzeczy. Akcja za akcją. Niestety, to jest sport. Zadrzał jakoś w końcówce, jak oni tracili te piłki, stracił pewność trochę, że zwycięstwo będzie wasze, jak te straty były. Jakim by był trenerem, gdyby nie wierzył, że wygramy? Te faule Mokrosta i Matczaka mocno skomplikowały sprawy, jeżeli chodzi o rotację? A na pewno był problem. Jeden, drugi mieli po cztery faule, dwóch Polaków, także my jesteśmy troszeczkę zężoną rotację, ale udało się wygrać. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję.